siadam, coś do snu się uśmiechnę, jesienią zagada. Czasami też pomoże przy węglu lub przy koksie i nawet nie wiesz kiedy położy na roksie. Dzień dobry Państwu. Ponieważ wkrótce zbliżają się święta, więc w charakterze prezentu pod choinkę chcemy Państwu dziś ofiarować taki pożyteczny całkiem poradniczek, pomocniczek. Jak dokopać bliźniemu ku własnej radości. Może zechcecie Państwo skorzystać z tych naszych rad, a może lepiej nie. Zapraszamy. Polak i Polak w jednym stoją domu i tylko cienka ścianka ich rozdziela. Dach jest wspólny, wspólny też jest komin, jeden fundament u ich stóp się ściele. Lecz każdy z nich to pan na swej kanapie, jedyny włodarz z pilotem w swej dłoni. Więc jak mijają się na schodowej klatce, żaden drugiemu się pierwszy nie ukłoni. Czemuż ja jemu? Przecież on mnie może. Pan wielki, a słoma wygląda mu z kapci. A przecież moja prababcia była ważniejsza od jego prababcia. Tym nagle pożar wybucha na klatce, groźny, że życiem mogą go przypłacić. Oni się kłócą, bo każdy mądrzejszy. Tak gasić, tak o! Ależ ty głupi, tak to trzeba gasić. 112, zgłoś się. Jeżeli jesteś smutny i zły, dokop bliźniemu, a ulży ci. Jeśli ci fartu i fosy brak, kopnij go w zadek, o właśnie tak. A kogo lubimy najbardziej? Siebie. A jak lubimy bliźniego? Najbardziej nie. Najważniejszy problem życiowy każdego Polaka to... Czyja racja ważniejsza i dlaczego nie moja? Już miesiące szepcy się uśpiły i coś tam maszcze pod worem. Pewnie mnie czeka mój filot miły pod umówionym jaworem. Pewnie cię czeka twój filot miły pod umówionym jaworem. Ale nie, to nie on i nie on. Gdzie ten mój filon? Właśnie na dobna dzieweczko. Racja jestem, jak widzisz. Rzeczywiście. A na drugie? Kiedyś byłam słuszna racja. A teraz jestem tylko chuda racja. Oczywiście. A może coś jeszcze bliżej o sobie? Polityczna racja jestem. Racja stanu, racja wyznaniowa. Obyczajowa też i owszem. To moja będzie. Będziesz moja. Mojsza ona jest. Mojsza nie może być jak jest Mojsza. A wy, mili chłopcy, to kim jesteście? O, to chyba jakiś głupor. Ja, to ty jesteś głupi. Przepraszam, że grzecznie zapytam. Czy głupota to wasza cecha narodowa? Moja? Nie. Oj, macie wannę chyba. Już mi się boję.
A ty, mądra istotko, skąd przybywasz? A ja przybywam z królestwa wielu racji równych sobie, ale to kraina wam niedostępna. Zauważa się takie zjawisko, że im stado większe, tym owce w nim głupsze. Że o baranach nie wspomnę. Więc czy należy się cieszyć z tego, że jest nas Polaków coraz mniej? Wygląda na to, że ci mądrzejsi rozmnażają się za granicą, bo tam znacznie trudniej spotkać drugiego Polaka. Szczęśliwcy! Poradniczek, pomocniczek! Czyli jak popastwić się nad bliźnim, kto ku własnej radości? Odsłona pierwsza. Matka, chodź no tu, do okna. Popatrz. Ale bryk. Ty, a czyja to? Pewnie sąsiada spod trzynastki. Ale się nakradł. Oj, tam zaraz nakradł. Haruje człowiek od świtu do nocy, jak ta mrówieńka Boża, to i ma. A ty tylko chrapiesz i chrapiesz, aż się ściany trzęsą. Aj, tam chrapiesz, chrapiesz. Czasami sam sobie cichutko zaświstam przez sen, sam przecież to słyszę. A ty mnie musisz jeszcze denerwować. I tak jestem wkurzony. No, ale noce coraz dłuższe. Facet nie ma garażu, pogadam z kim trzeba. Jałko wyparuje i znów będzie spokój. Po sprawiedliwości. Odsłona pierwsza, bis. Matka, a chodź no tutaj, bo mnie krew zaleje. O matko, ale bryka, a czyjaż to? No czyja może być? Zapewne tej zarazy sąsiadki spod trzynastki. Ale się nakradła? Oj, ta zaraz nakradła. Haruje usłużnie dniami całymi i po nocach przeważnie też. No to i ma. A ty co? Nic, tylko śpisz i chrapiesz, aż się ściany trzęsą. Oj, tam chrapiesz, chrapiesz. Czasami tylko tak cichuteńko, entuzjastycznie sobie zaświstam, kiedy mi się coś większego przyśni. Coś większego? Na przykład co? Też zadajesz pytania? Aha, aluzjo paniało. Ale wiesz co, ty też możesz mieć takiego większego. Też pogadam z kim trzeba i jak się dobra okażesz, to tego małego, no, wysłużonego, no, trabanta zamienisz na całkiem dużego merca. I znowu będziesz mogła spokojnie spać. Chyba, że nowi opiekunowie ci na to spanie tak nie pozwolą. Oj, durny ty, durny. Przecież mnie nie auto się śniło, a mówisz, że się aluzjuł, panią. Odsłona druga. Szczebioty małżeńskie. Antosiu, chodź tutaj. Jestem, kochana. Wczoraj na przyjęciu przyglądałeś się Oli, ale tak natarczywie. Mojej przyjaciółce kochanej, bo tak. Tak pięknie wyglądała, bo musiałem na nią patrzeć. Ja, gdybym miała 3 liftingi podbródka, 2 liftingi piersi, i tę lipną sekcję bioder. Przepraszam, kochanie, chyba chodzi o liposukcję. Tak. To też bym tak wyglądała. Może nawet lepiej. Odsłona druga, bis. Kochanie, a za czym ty się tak rozglądasz? Za deserem? Troszkę zgłodniałam. Tak jak wczoraj się przyglądałaś na przyjęciu Olkowi, tak? No cóż w tym złego, przecież to twój najlepszy przyjaciel. No, trzeba przyznać, że niezłe z niego ciacho.
tylko schrupać. A ty przyglądałaś się jego żonie? Wielkie mi mycyje, 30 lat młodsza. No to przyglądnij się sama w lustrze. Wyglądasz jak moja teściowa. A gdybyś była laska, to tu bym se przyciął, tam bym se przedłużył. I tak ci wszystko zwisa. To może jeszcze jedno ciastko? Nie zagaduj, ale tej teściowej to i tak ci dzisiaj nie daruję. Jeśli szlachetny twój bliźni jest i mądry, że aż dobry ziecie, to zwierz się w sobie, wystarczy chęć wytknąć mu grzeszek, karło i pięść. Odsłona trzecia. Przyjaciółki od serca. Cześć! Cześć! Cześć, cześć, Grysia! Zgadnij, kogo wczoraj spotkałam. Wiem! Hanie! Tak, już 10 lat jej nie widziałam. Wiesz, ja też natknęłam się na nią gdzieś na ulicy, ale się biedna pomarszczyła. Prawda? Aż przyjemnie popatrzeć! Prawda, że ta róża odmładza mnie o całe 10 lat. Tak, tak. Koniecznie musisz przypiąć sobie jeszcze dwie. Patrzę na ciebie, tak. To wiem, że jesteś zupełnie podobna do swojej babci. A ty znałaś moją babcię? Nie, ale jak patrzę na ciebie, to już wiem, jak wygląda stara kobieta. Słuchaj, czy słońce i ty macie coś wspólnego? No oczywiście, że nie. Jak to? Macie ani na słońce, ani na ciebie nie można patrzeć. Słuchaj, Uleńko, a mówił ci ktoś, że jesteś podobna do mistrz świata? Nie. I wcale się temu nie dziwię. Odsłona czwarta. Słuchaj, wiesz co? Jak się rano ogolę, to jestem zdecydowanie 30 lat młodszy. A w czym przeszkoda, żeby się golił i wieczorem? No właściwie to nie ma, ale... Czy ciebie wtedy nie będzie znowuż głowa bolała? A tego najstarsi górale nie wiedzą. Bliźni ci zawsze kompan i brat, jeżeli składa się z samych wad, a zalet przecież nie może mieć, bo jego kosztem ty żyjesz. Piąta, fakultet. Tereniu, Tereniu, chciałbym ci się pochwalić. Słuchaj. Ważną sprawą. Ty wiesz, że moja córka będzie studiować trzeci fakultet. Jaka mądra dziewczyna. Nie mów. A co, na dwóch poprzednich to męża nie znalazła? I zapomniała, kto jej zrobił na ten dyplom? Odsłona szósta o tym, jak nasz rząd to kopuje obywatelowi. Jedzie coś przez wieś i w
piwko sobie wiezie, a przez dziurkę piwko ciurkiem leje się za Cesiem. Dziurka w kapslu też się zdarza, wie każdy menelek, więc by stratnym w piwku nie być, nakłada cumelek. Rada, 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 robi o radarze. Rada, 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 robi o radarze. A cóż to sierżant Łapa z komendy miejskiej w Pipidówce? A cóż to panu kierowcy tak wesoło za kierownicą? Uczę się hymnu kierowcy polskiego. Tak? A to poproszę dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Dowód rejestracyjny? Owszem, już daję, ale skąd mam wziąć prawo jazdy, jak żeście mi w tamtym tygodniu zabrali? A czy pan kierowca to ma alkomat? Noż oczywiście, że mam. I nawet mogę powiedzieć, gdzie? Dzień dobry, inspektor Łapa. Proszę panią, co się stało w ogóle? Ta krzyżówka jakaś jest pechowa. Proszę opowiedzieć, co to się stało? Panie władco, jechałam z samochodem. Zawadziłam o krawężnik. Ścięłam drzewko i zatrzymałam się na tym murze. No, proszę panią, to proszę prawo jazdy. Panie władzo, niech pan pomyśli logicznie. Któż by mi dał prawo jazdy? A, to zapraszam panią do radiowozu razem ze mną. O, co to, to nie. Jestem wierna tylko mojemu mężowi. Odsłona szósta, bis. Antosiu najmilszy, ależ ja mam wzięcie. Słucham, gdzie się słucham, tylko słucham. Zjawię, tam mi robią zdjęcie. Którzy, a którzy robić, Piotko, bo ja mała? Wiesz, ostatnio radar, kiedy przejeżdżałam. Żeby je odebrać, suknię muszę kupić, by lepiej wyglądać, by się nie wygłupić. Suknię muszę kupić skromną, niezbyt drogą. Pożycz mi 600. Chętnie. A od kogo? Odsłona siódma. O powszechnie znanej życzliwości naszej kochanej służby zdrowia. No, nie wiadomo, czy dobry. To się jeszcze okaże. Czego? Pani doktora, mogę przysiąść na tym mebelku? No jak musi, niech siada. Czego? Bo drugi raz nie zapytam. Pani doktor, bo połamałem się trochę. A co, nie miał nic lepszego do roboty? No właśnie miałem i przez to to nieszczęście. Oj, nie biadolić, PESEL. Szukam, gdzie ja go schowałem. O, jak boli! Nie jolczeć, nip. Nie, pani doktor, a po co mi? Nie, proszę o numer kapelusza. Pani doktor, ja nie noszę kapelusza. Nie ma numeru, nie ma pacjenta. To co ja biedny mam teraz robić? Gdzie mam pójść? Do Narodowego Funduszu Zdrowia. A pani doktor, a gdzie to jest? Oj, połamać się potrafił, to i drogę do stolicy znajdzie. Pani doktor, nie dotrwam. Pomóż pan. No to, kochaniutki, po godzinie 15:00 z własnym portfelem, tak, domu przy ulicy Storczykowej 6. Uważać, bo za bramką pies. Pogryzie? Nie, nie pogryzie, ale przewrócić może. Pani doktor, dziękuję za życzliwą poradę. I do zobaczenia, pani doktor. Do zobaczenia, do zobaczenia.
następnym roku. Pani doktor, wszyscy mnie lekceważą. Następny, proszę. O wszelki duch, pan! Pani doktor, to jest droga panucha. No nie, ale według kartoteki to pan już od 3 lat nie żyje. Pani doktor, szybko, szybko! Coś mi się widzi, że żona będzie rodzić. Mamulę? No pewno, że ma. O, taką! Bliźni najlepszym lekarstwem twym, jeśli ci w oczy zawieje dym, nie szukaj przyczyn i nie łamrok, wiadomo przecież, kto winien on. Wiadomo, praca lekarza jest trudna i niebezpieczna, szczególnie dla pacjenta. Tutaj się pojawia stwierdzenie banalne, gdyż to, co ja słyszę, to jest nienormalne. Powiedz, droga racjo, jak temu zaradzić i jak do normalności rodaków sprowadzić? Odpowiem wam prosto, żeby tak to było, to nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Nie czyńmy bliźniemu, co nam jest niemiło. No, dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada, co serce się uśmiechnie, przyjaźnie zagada. Ochoczo też pomoże przy węglu lub przy koksie, i wtedy bardzo